Cześć, dzień dobry internecie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i jak zawsze bardzo cieszę się, że tutaj jesteście. Chciałam was zaprosić na wspólny dzień, wspólny film, który jest oczywiście, ja zawsze mówię, że jest specyficzny, ten dzień jest wyjątkowy, specyficzny, po prostu mam wrażenie, że się powtarzam, ale może po prostu staram się żyć specyficznymi, wyjątkowymi dniami codziennie. To wyszło jakoś strasznie truistycznie, sorry. Natomiast w każdym razie cieszę się bardzo dlatego, że dzisiaj zabieram się za pakowanie. Już jak widzicie, pewnie wam trochę wchodzi w kadr, mam naprawdę całe biurko zasypione. Natomiast to wynika z tego, że pół wczorajszego dnia siedziałam właśnie nad kartonami. A teraz cały dzisiejszy dzień planuję też tak spędzić, ponieważ do końca, myślę, że do około godziny 19, muszę być cała spakowana na około 9 miesięcy. I to jednorazowo. Nie będę mogła, ze względu na miejsce, do którego się przeprowadzam, nie będę mogła drugi raz tam jechać. Mamy tylko jedną podróż autem z kartonami. Ponieważ nie wyprowadzam się do miejsca w Polsce, ale właśnie no, w związku z tym po pierwsze mega się ekscytuję, a po drugie to właśnie trzeba się z tym zabrać. I jutro jedzie mój chłopak i jego tata właśnie do tego kraju i po prostu będą przewozić nasze rzeczy, więc dzisiaj muszę mieć wszystko idealne. Przy okazji trochę ogarniam sobie rzeczywistość i sprzątam. Nie mówię, że to jest mój priorytet, bo wiadomo, że priorytet mam trochę inny, ale mimo wszystko uważam, że fajnie to robić tak przy okazji, wiecie o co mi chodzi. Dodatkowo jeszcze wybieram rzeczy, które chciałabym sprzedać na Vinted, więc no, też jest to w jakimś sensie takie, wiecie, produktywne. Ale wiecie co, nie będę już gadać na ten temat, lecę zrobić sobie herbatę albo kawę. Chyba herbatę, jak zawsze, już ostatnio wyszło mi to w rutynę. Chyba zdrowsza rutyna. I widzimy się za chwilę. Mam wrażenie, że niesamowicie szybko minął mi czas. Prawdopodobnie dlatego, że trochę sobie też udało mi się posiedzieć z Maczą, ale prawda jest taka, że bardzo długo też ją robiłam, no bo jeżeli, wiecie, robię wam jakieś ujęcia, no to oczywiście trochę więcej czasu mi na to schodzi. Całkiem naturalna rzecz. Dzisiejszy dzień właśnie będzie taki monotematyczny dookoła tej przeprowadzki przede wszystkim. Intensywna praca na tym, związana z tym, że tak powiem. Tu z boku gdzieś pojawi wam się mój plan na dzisiaj. Właśnie przede wszystkim spakować się do auta i zawieźć te rzeczy przede wszystkim. To są takie osie dzisiejszego dnia, a tak poza tym, no to jak się uda, no to cała reszta. Chciałabym zrobić 8000 kroków minimum. Na razie mam, uwaga, zawrotną ilość 225 kroków, więc trochę jeszcze się będę musiała nachodzić i trochę jeszcze będę się musiała napracować. Poza tym, jeżeli znajdę czas, fajnie byłoby popisać jeszcze pracę naukową, bo chciałabym ją skończyć za jakiś czas. Jeszcze się nie zapowiada, ale chciałabym. Jeżeli się uda, obejrzeć też jeden odcinek serialu Suits, czyli W garniturach po polsku. Uwaga, jakby obejrzałam już zawrotną liczbę odcinków. Dwa. To znaczy właściwie jeden. Teraz bym obejrzała drugi. Ale jakoś tak się wciągnęłam. Jest strasznie nierealny. Ale co z tego? Tak jakby to jest serial, więc nie musi być niesamowicie realny i prawdziwy. I wiecie, o co mi chodzi. Muszę jeszcze kupić buty, ale nie wiem, czy ostatecznie pojadę do centrum i je kupię. Zawsze mogę je dowieźć w bagażu podręcznym, jak będę już lecieć. Więc nie wiem. Jest to karton ze wszystkim, tak zwany, dlatego że mam tutaj i ubrania, i tak samo leki, i jakieś rzeczy do domu. Wzięłam najbardziej useless rzeczy na świecie, czyli jedną z moich ulubionych doniczek, którą na pewno znacie, i to jest ta rzeźba taka tutaj. Więc tak, to jest najbardziej useless, ciężka rzecz, którą biorę, ale biorę ją, bo mi się podoba i ją bardzo lubię. Co oczywiście robię, kiedy powinnam się pakować, ale wypraszam sobie, akurat naprawdę całkiem nieźle mi to pakowanie idzie. Właśnie robię sobie grzankę z kurkami i z czosnkiem, więc super. I chcę jeszcze zrobić taki specjalny czosnek na następne kilka dni. Zobaczymy, czy mi się uda.
Generalnie zjadłam i to była jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłam od bardzo dawna. Naprawdę uwielbiam grzyby i jakoś tak jestem cała szczęśliwa. Natomiast czuję, że teraz powoli powinnam wrócić do moich obowiązków, bo niby wydaje mi się, że mam już większość ogarnięte, ale wciąż jakby zostało naprawdę sporo jeszcze pracy. Czuję, że chciałabym mieć wszystko już takie przygotowane, no a na razie się na to nie zapowiada i umówiłam się też z mamą w centrum na kupowanie butów, bo też muszę załatwić sobie buty na zimę, a teraz jeszcze muszę przymierzyć kilka rzeczy, bo tak jak ja normalnie uwielbiam kupować w second handach i staram się to robić, tak niestety tym razem nie było czasu i po prostu zamówiłam sobie trochę rzeczy, muszę je przymierzyć i zobaczyć, czy mogę je zabrać ze sobą, żeby mieć już tam na miejscu, bo po prostu na przykład golfy mi się zniszczyły zimę temu, muszę tak jakby zastąpić je czymś innym. Generalnie muszę się mega spieszyć, żeby zdążyć na pociąg, bo okazało się, że mam go za chwilę, więc generalnie będę się dosyć mocno sprężać. Natomiast spakowałam plecak, większość mam już ogarnięte, cieszę się bardzo. Mało wam z tego nagrywałam, ale rzeczywiście pracowałam i to całkiem sporo, więc no, jestem z siebie dumna pod tym względem. Teraz w sumie potrzebuję już tylko mojej mamy w domu, żeby jej nie zabrać złej kołdry, bo ja też w sumie nie rozróżniam tak bardzo, którą mogę wziąć, a którą nie. No i nie chcę, wiecie, zabrać z domu tej, której nie powinnam na rok, wobec czego będę musiała właśnie z nią pogadać, które ręczniki mogę wziąć i właśnie jak to będzie z takimi tego typu rzeczami. A teraz lecę już do centrum, bo mam pociąg zaraz i właśnie mam nadzieję, że uda się kupić moje wymarzone buty, rozmiar większe, bo nie wiem, czy to stopa mi urosła, czy o co chodzi, ale poprzednie są po prostu za małe już. Wróciłam, buty kupione i jestem mega zadowolona, więc pora znowu się pakować. A ja dalej jestem w proszku, co prawda umyłam wcześniej zęby, ale no nic więcej. Natomiast pierwsze jak wróciłam po butach, to powiem wam szczerze, jestem totalnie padnięta. A teraz lecimy z rzeczami, które są już zapakowane w aucie właśnie do mojego chłopaka i tam będziemy to przepakowywać do kolejnego auta. No mam totalnego stresa, że czegoś nie wzięłam. W ogóle dla was nie nagrywałam. Byłam u mojego chłopaka właśnie i spakowaliśmy w miarę rzeczy, ale prawda jest taka, że ostateczna próba tego, czy to się zmieści do auta, będzie dopiero gdzieś właśnie dzisiaj o 23:00, bo wtedy dopiero będzie dostęp do tego auta, którym właśnie będą jechać do miejsca, w którym będziemy mieszkać, więc trochę się, wiecie, stresuję. Nie jest to dla mnie jakieś takie wcale komfortowe czy coś takiego, ale cieszę się, że mam to z głowy. Zobaczymy, w czym będę chodzić przez najbliższe tam 10 dni, zanim nie wyjadę. A generalnie byłam też na terapii teraz, i przy okazji w międzyczasie tak zwanym czytałam najsłynniejsze opowiadania Hermana Hessego. Teraz się jak zawsze zachwycam jego językiem i bardzo się cieszę, że udało mi się czytać tą książkę w komunikacji miejskiej, bo właśnie byłam też na terapii i na niej jeden z takich głównych tematów. O dziwo było to właśnie, jak bardzo uzależniona ostatnio jestem od mediów społecznościowych i tak dalej, więc mam wrażenie, że będę chciała zdecydowanie zamienić telefon w komunikacji miejskiej na książkę w komunikacji miejskiej. I mam nadzieję, że mi się to uda, bo to naprawdę nie są łatwe zmagania. To są zmagania z samą sobą, szczególnie, że ja pracuję w mediach, więc bardzo ciężko jest oddzielić właśnie pracę od tego, co konkretnie chcę zrobić, wiecie, no dla siebie, bo media też, wiadomo, są źródłem fajnych informacji. Strasznie ciężko jest mi właśnie zachować ten złoty środek w tym. Mam jakoś niemiłosiernie dużo czasu przed ekranem. Na przykład dzisiaj mam już 7 godzin, ale wiecie, ja też nagrywam, więc bardzo ciężko jest rozgraniczyć, kiedy bezsensownie siedziałam, a kiedy tak jakby no realnie coś robiłam, bo też nagrania, które wy widzicie, to jest tylko fragment jakichś nagrań. Bardzo często muszę ustawić jakieś kadry, też ja robię to wam timelapsy, więc timelapsy, wiecie, wy macie 20 sekund klipu, a to się nagrywa 20 minut. To jest jakiś problem, obiektywnie, ale też z drugiej strony, no właśnie między innymi gadam też z moim chłopakiem, na przykład sprzątając i bardzo ciężko jest ogarnąć. Chyba mam 7 godzin. Zaraz wam powiem, ile mam godzin, żeby być słowną. 6 godzin 50 minut. Nie jest to czas, który chciałabym mieć na telefonie. No masakra jakaś. Więc generalnie właśnie chciałabym to zamienić na bardziej literaturę i myślę, że dzisiejszy study vlog nie będzie study vlogiem, jak już to będzie study vlogiem z uczenia się życia i uczenia się siebie i uczenia się powrotu do regularnego czytelnictwa, dlatego że właśnie teraz muszę jeszcze zejść na dół i z moją mamą kupić bilety lotnicze, więc no mam jeszcze trochę takich obowiązków do ogarnięcia, ale później chciałabym usiąść sobie z książką i realnie wyciągnąć z niej taką prawdziwą esencję i cieszyć się po prostu z niej przez cały
wieczór, więc odkładam już Netflixa, nie chcę się przebodźcować, pomimo że był ewentualnie w planie, to mam wrażenie, że dzisiaj wybiorę literaturę. Powiem szczerze, nie spodziewałam się, że kupowanie biletów lotniczych może być tak szalenie skomplikowane, ale to jest po prostu, wiecie, cała logistyka, kiedy będę wracać do Polski i tak dalej, ale udało się, więc się mega cieszę, bo też kupiłyśmy przy okazji z mamą wyjazd, w sensie loty na wyjazd wspólny. To będzie jeszcze bardziej więcej warte w momencie, w którym będziemy mieszkać oddzielnie, no bo to jest jakiś taki nowy etap w moim życiu, wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie dosłownie mam już wszystkiego dość, ale nie mam dość Hessego, wobec czego chciałabym teraz ostatnie, nie wiem, może z godzinę w sumie poświęcić właśnie na czytanie Hermana Hessego. Mam nadzieję, że to mi się uda. Mam też tu taki notatnik, ostatnio też właśnie w takich notatnikach notuję swoje rozkminy dotyczące konkretnych książek. Mam wrażenie, że przez to je lepiej zapamiętuję. Bardzo mi się podoba to, że mogę potem do nich wrócić i one nie są jakąś taką latającą w przestrzeni kosmicznej, nie wiem, ideą, pomysłem, Jesus, jakieś mam dziwne myśli, już chyba zmęczona jestem, ale czuję, że mogę je ubrać w słowa i czuję, że też mogę je automatycznie lepiej zrozumieć, pojąć i lepiej sobie je przypomnieć i przywołać bardziej na ziemię. Bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu też dużo lepiej czytam konkretne książki, więc teraz właśnie chciałabym się zabrać za najsłynniejsze opowiadanie Hermana Hessego. No i myślę, że to będzie po prostu miła lektura. Mam taką nadzieję. Poryczałam się. Masakra. Nie wiem, czy Hesse na mnie to przedziała. Jest to zbiór opowiadań, więc pewnie dlatego mam taki rollercoaster emocjonalny, no bo wiadomo, jakby przeczytałam już 3 opowiadania. Pomimo, że jestem dopiero na 53 stronie, tą książkę zaczęłam dzisiaj, ale no tak jak mówię, to jest też taki język, którym warto się cieszyć po prostu, którym warto się delektować, z którego warto korzystać. Ja po prostu uwielbiam Hessego. Pierwsze opowiadanie mi nie podeszło, drugie podeszło mi bardzo. Tak myślę, że gdyby nie moje ostatnie doświadczenia życiowe, to mogłabym uznać, że jest to przerost formy nad treścią, bo historia jest bardzo prosta. A z kolei w trzecim opowiadaniu uśmiechnęłam się dobre kilka razy. Bardzo mi się spodobało takie określenie czasu Hessego. Też luźniejszy sposób prowadzenia go jak na razie, bo jeden z akapitów zaczyna się tak. W czasach, gdy dzisiejszy burmistrz nosił jeszcze krótkie spodenki. I jakby to mi się strasznie podoba, dosłownie jako jakiś taki wstęp, więc uśmiechnęłam się kilka dobrych razy, a na pewno ta książka będzie mi towarzyszyć przez najbliższe dni. Nie wiedziałam, czy mam się zdecydować właśnie na Hessego, czy na Erika Fromma o sztuce istnienia i to jest związane właśnie z takim też znanym motywem Fromma, być czy mieć. Natomiast myślę, że najpierw rzeczywiście będzie ten Hesse. Jestem całkiem zadowolona, bo czuję, że po prostu też wyciągnęłam z tej książki dużo. Ja mam taki teraz zeszycik, w którym zapisuję sobie konkretne fragmenty i jakieś rzeczy, które mi się tu podobają. Ja go piszę generalnie z 2 stron, więc dlatego go teraz piszę od tyłu, że to po prostu kolejna książka, a jeszcze nie skończyłam poprzedniej, więc tak to wychodzi. Coś czuję, że moje buzzbrowy nie będą później do odczytania, ale na pewno lepiej dzięki temu też je pamiętam. Szczerze, teraz już tu gdzieś z boku pojawi wam się, ile mi się udało dzisiaj zrobić. Przeszłam w sumie 9,5 tysiąca kroków, więc można powiedzieć, że to jest zaliczone. Natomiast ani nie obejrzałam serialu, ani ostatecznie nie spełniłam całości tej listy, ale to dobrze. Jakby ten serial był dodatkowo, a czuję, że i tak wystarczająco czasu spędzam na telefonie, więc takie naprawdę odcięcie się i nieużywanie go przez godzinę całkowicie, bo w ogóle wyłączyłam wszystko poza właśnie kamerą i nagrywaniem. Ale też było fajne. Myślę, że to jest coś, nad czym totalnie muszę pracować. A też jestem zadowolona z dzisiejszego dnia i po prostu padam. Chciałabym o 22 już leżeć w łóżku. Powiem szczerze, mam nadzieję, że to mi się uda. Więc lecę się teraz myć. Chwilę jeszcze pogadam z moim chłopakiem. No i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym filmie. No, muszę wam jeszcze study vloga poprzedniego właśnie wysłać. No ale dobrze, dziękuję wam jak zawsze i przypominam wam o subskrypcji tego kanału, wpadania we wszystkie linki na dole, a przede wszystkim na mojego Instagrama, gdzie jest mnie wyjątkowo dużo i cały czas będzie dużo, tylko po prostu muszę to lepiej kontrolować i lepiej oddzielać pracę od właśnie jakiegoś takiego luźnego przeglądania sobie Instagrama. Natomiast też pamiętajcie, żeby właśnie lajkować ten film, dlatego że to jest dla mnie ważne. Widzę od was wtedy taki feedback, że to, co robię, wam się podoba, to jest chyba najlepsze, co twórca też może dostać generalnie. No dobra, widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, i do następnego. Pa!